Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged. Witam szanownych Państwa w omówieniu kolejnej aktualizacji i tym razem na tapecie numer 011.1, czyli patch, w którym z głównych rzeczy, które nas tu interesują, zmianę będziemy mieli na tierze 10 w amerykańskim drzewku starych pancerników, czyli Kurfürst idzie do zbrojowni, będzie dostępny za węgiel i również Chabarowsk podzieli jego los, także będzie okrętem węglowym. Więc przejdźmy może powolutku do omawiania tego, co nam WG szykuje w nadchodzącym patchu. Wschodnioazjatyckie krążowniki, część druga, wczesnego dostępu, także można jeszcze trochę dopłacić, żeby dostać okręt drzewkowy. Gorąco polecam oczywiście, no ale wiadomo, że tak skonstruowany jest ten wczesny dostęp obecnie, że grając po prostu sobie randomy, dostajemy tier 7, więc wystarczająco chyba jak na wczesny dostęp zaczynać. Drzewko od 7 tieru, no bajka, za darmo jeszcze, bez żadnych problemów, jeszcze ze stałym kamo, bo robimy tam jakieś tam żetony, inne pierdoły, dla mnie props. Linia ogólnie ciężka, ale dla mnie interesująca, jedna z nielicznych ostatnio. Derby sterowców. Wchodzi nowy tryb tymczasowy. Ostatnio okazał się wielkim sukcesem. Mówię oczywiście tutaj o bitwach asymetrycznych. Ogromne ilości botów występowały w tym trybie. WG stwierdziło, że wyłączy na weekend, bo nie zdążą naprawić. Po weekendzie stwierdzili, że nie umieją naprawić i wyłączają całkiem. Także mamy w tym momencie derby sterowców. Będzie to polegało na eskortowaniu niezniszczalnego sterowca. Niezniszczalnego i bardzo dobrze, bo gracze będą skupieni w takim razie na wykonywaniu celu, a nie strzelaniu tej jednej jednostki, jak było w przypadku konwojów, gdzie wystarczyło zniszczyć trzy okręty o bardzo małej puli HP, jak na tier 8 i było po bitwie. Tutaj mamy bitwy 12 na 12, tiery 10 i z czym to się wiąże moim zdaniem ten tryb? Z tym, że walka przejdzie na dużo bliższy dystans, więc no dla mnie jak najbardziej plus. Ja lubię takie klimaty, więc mi się to, mam nadzieję, że mi się spodoba i że będzie tak, jak sobie to wyobrażam. Tutaj można sobie kliknąć, odebrać sobie jeden dzień premium w zakładce właśnie z tym eskortą sterowca. No i teraz zaczyna się ciekawie. Otóż moi drodzy, super lotniskowce, tutaj mamy super lotniskowiec brytyjski i super lotniskowiec amerykański. Jak się tym będzie grało, pewnie się przekonacie. Czy to jest rozsądny kierunek rozwoju gry, to już zostawiam waszej ocenie, bo ja uważam, że no pewne rozwiązania może nie są złe, ale no robienie 11 tieru tak na siłę, to nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Chociaż lepsze chyba super okręty, z którymi można jako tako konwencjonalnie walczyć starymi okrętami, niż okręty podwodne, które już dużo bardziej utrudniają nam życie. Ale tu już zapraszam do dyskusji. Wracają wyzwania osobiste. Będziemy mogli sobie za wykonywanie tych zadań zdobywać żetony śródziemnomorskie i 50 jednostek węgla. Także już powolutku będziemy pewnie wchodzili we wczesny dostęp okrętów włoskich, czyli niszczycieli, które będą już są zapowiedziane w zasadzie. Dwa nowe okręty w zbrojowni. Poczekajcie. Aha, kolejne zestawy i nagrody. Jeden z dwóch okrętów, albo Dido, albo Canaris. Ja bym osobiście wolał Dido. Mam nadzieję, że będzie dostępny również do kupienia za dublony albo za jakieś tam inne waluty. Pewnie dublony, ale to szóstka, więc raczej nie będzie droga. O, tu jest ważna informacja. Liczba żetonów, które możecie zgarnąć za darmo, będzie wystarczająca, aby zdobyć okręt premium. I to jest konkretna informacja. Albo jeden okręt Siła Ognia. Teraz tak. Co będzie dostępne w kontenerze Siła Ognia, szanowni Państwo? Jeden z przedmiotów z poniższej listy. Na 100% dostaniemy coś z tego. Nie myślcie sobie, że 1% z poniższej listy na 100% dostaniecie. Któryś z tych tutaj zwłaszcza. Ale ciekawostka, Forest Sherman wchodzi nam, moi drodzy, jeszcze przed wejściem do kupna jako okręt tam węgla, bo będzie na węgiel, to wchodzi nam już w pudełeczku. I możemy sobie tutaj zerknąć jeszcze, że, no nie, Hayata jest za free expa z tego co kojarzę, ale większość okrętów tutaj dostępnych w tym całym zestawieniu to są okręty dostępne właśnie za węgiel. Tu mamy już informację, że Kurfürst i Chabarowsk również dostępne za węgiel i przy otwieraniu kontenera mamy 5% szans na wydropienie okrętu. Tutaj mamy 44% szans na resztę i inne współczynniki tam podane niżej. Kontener ciekawy wizualnie z jednej strony, ale to jest inna bajka. Bitwy klanowe. Kolejny sezon, już chyba, który to w ogóle jest? Nawet nie wiem.
maksymalnie dwa pancerniki, 7x7, dziesiątki, bez lotniskowców i nie można mieć dwóch identycznych okrętów. To akurat uważam za duży plus w bitwach klanowych. Kolejne bitwy rankingowe. Tu akurat uważam za rozwiązanie dużo lepsze zróżnicowanie tierów w poszczególnych ligach, bo ciupanie cały czas dychami się robi nudne. A tak, w brązowej mamy od 6 do 7 tiery, w srebrnej od 7, o, przepraszam, od 8 do 9 i w złotej mamy 5x5 okrętów 10 poziomu. Także w brązowej 7x7, 6x6 w srebrnej i 5x5 w złotej. Zmiany w ekonomii gry. Tutaj warto zajrzeć. Głównie chodzi tu o lotniskowce, bo ich koszty eksploatacji będą inaczej liczone i nasze przychody będą liczone inaczej na podstawie zadawanych obrażeń samolotom oraz ich zestrzeliwań. Sorry za przerwę, ale jeszcze mam problem z gardłem. IPD lotniskowców się zmieni. Tutaj mamy informację, że teraz będzie bardziej premiowane zatapianie okrętów niż ich uszkadzanie, co dla mnie na przykład jest dużym problemem. Bo ja grając na lotniskowcu bardzo często mam ten problem, że jakiś okręt bardzo mocno obije, wsadzę mu zalanie czy tam pożar i czekam sobie, aż on sobie zatonie czy tam się spali, a tu przylatuje salwa z drugiego końca mapy i fraga mi zgarnia. Także no mi się średnio podoba jako kapitanowi lotniskowców, ale to ja na nich gram bardzo okazyjnie. Także przejdźmy dalej. No i to, o czym wam mówiłem na początku. Chabarowsk przechodzi za węgiel i Kurfürst przechodzi za węgiel. Tutaj mamy informację, co dostaniemy w zamian. Mając Kurfürsta w porcie, dostaniemy 10 milionów 300 tysięcy kredytów, za Chabarowska 9 milionów 400 tysięcy. Jeżeli mamy wybadane i kupione działa 420 mm na Kurfürście, dostajemy jeszcze dodatkowo 2,5 miliona kredytów. Wszyscy gracze posiadający dowolne stałe kamuflaże dla okrętów Chabarowsk i Grozer Kurfürst w momencie usunięcia z drzewa technologicznego otrzymają stały kamuflaż na nowe okręty, czyli no tutaj spoko deal. No i mamy tutaj informację o tym, że będą jakieś tam roszady w okrętach. Maja będzie dostępny do testów oraz Hornet będzie dostępny do testów dla CC-ków, deweloperów i innych tam pomagierów wargamingowych. I to chyba tyle, co warto by tutaj nakreślić. Atago dostaje trochę zmiany w pelotce, to akurat spoko. No i może tu nie będziemy się za bardzo zagłębiać, już te zmiany w balansie to zostawiam wam do analizy. Już tutaj powiem szczerze, trochę mnie czas goni, więc już nie będę się zagłębiał w takie kosmetyki, no ale ogólnie powiem wam, że aktualizacja ta nie wnosi zbyt wiele do WoWsa, nie ma tu jakichś kolosalnych nowinek, zmian i takich innych rzeczy. Największa właśnie różnica to, że Chabarowsk zostanie okrętem węglowym oraz Kurfürst. Zapraszam was do dyskusji, co myślicie o nadchodzącej aktualizacji. Z mojej strony tyle, do usłyszenia i na razie.